Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystości otwarcia ratusza Muszyńskiego. Właśnie wybrzmiał hejnał o godzinie 16:00. Zatem zgodnie z planem uroczystość czas rozpocząć. Bardzo proszę o powitanie zaproszonych gości burmistrza Muszyny, doktora Jana Golbę. Dzień dobry Państwu. To nie jest tylko otwarcie ratusza, to jest symboliczne otwarcie ratusza, ale tak naprawdę to jest otwarcie 12 naszych wielkich inwestycji, jakie zostały zrealizowane na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna i które obejmują m.in. ratusz, ale też rewitalizację rynku, które obejmują budowę oczyszczalni ścieków, budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, ale też i innych inwestycji takich jak ścieżki rowerowe Eurovelo, czy też zieleń na Zapokradziu, którą Państwo macie możliwość podziwiać. Bardzo się cieszę, że naszą uroczystość zaszczycił marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Tym bardziej się cieszymy, że województwo małopolskie ma znaczący udział w realizacji tych inwestycji poprzez przyznawanie na ten cel środków. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zainwestowaliśmy przez ostatnie 2 lata w Muszynę i to, co dzisiaj uruchamiamy, to jest kwota 116 milionów złotych. Proszę Państwa, jest również z nami starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Pan starosta ma inny udział, bo widzi, że realizujemy te inwestycje, w związku z tym on ze swojej puli znowu realizuje inwestycje powiatowe i dzięki temu tworzymy pewien taki zgrany zespół i też realizujemy inwestycje, które upiększają nasz teren. Bardzo dziękujemy, panie starosto. W naszej uroczystości uczestniczy też ksiądz prałat Paweł Stabach, proboszcz parafii świętego oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Muszynie. Ale też informacja, ksiądz proboszcz realizuje też wielkie dzieła, które upiększają Muszynę, nie tylko pod względem duchowym, ale również i materialnym, bo Państwo możecie podziwiać ogrody biblijne, a w chwili obecnej realizację wielkiego projektu związanego przede wszystkim z remontem kościoła, zabytkowego kościoła w Muszynie. Także to będzie stanowiło pewnego rodzaju całość, jeżeli zrealizujemy te wszystkie nasze inwestycje. Proszę Państwa, minister Gutmostowy, który miał uczestniczyć w tym naszym spotkaniu, odwiedzi nas w poniedziałek, ale reprezentuje go jego asystentka, pani Karina Gąsienica. Bardzo się cieszę, że wśród nas są burmistrzowie sąsiednich gmin. Cały czas tutaj współpracujemy w ramach Związku Gmin Gryńsko-Popradzkich. Jest burmistrz Jacek Lelek. Bardzo serdecznie witam. Jest burmistrz Dariusz Koróżyk z Piwnicznej. Bardzo serdecznie witam. Jest pan Jan Kotarba, wójt Rytra i pani Marta Sławy, wójt Łagowej. Są z nami przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji na czele z młodszym inspektorem doktorem Krzysztofem Demurą. Bardzo serdecznie witam. Jest też z nami pani Bożena Mściwujewska-Kruk, która jest wnuczką doktora Mściwujewskiego, który był kiedyś lekarzem, tak byśmy to dzisiaj określili, naczelnym uzdrowiska i która tutaj odsłoni pamiątkowe medaliony, które zostały umieszczone w ratuszu. Bardzo serdecznie panią witam. Jest również pan Adam Mazur, który jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Muszyńskiej, z inicjatywy którego odsłaniamy drugi medal, który jest związany z długoletnim burmistrzem Muszyny, jeszcze przedwojennym Antonim Jurczakiem. Bardzo serdecznie witam panią. Są przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na czele
z Witoldem Królem, który życzliwie nas wspierał, a czasami życzliwie nas ganił, jak żeśmy coś źle robili przy realizacji tychże inwestycji. Bardzo serdecznie dziękujemy, że Pan jest z nami. Uczestniczą też w naszej uroczystości radni powiatowi, radni miejscy na czele z przewodniczącym Jerzym Majką, a także przewodniczący osiedli, sołtysi naszej miejscowości. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Są projektanci, inspektorzy nadzoru, właściciele i prezesi firm, którzy wykonywali te wszystkie inwestycje, które na terenie miasta i gminy Uzdrowiskowej były realizowane. I są też pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej, którzy ciężko pracowali, żeby można zrealizować te przedsięwzięcia, które będą, myślę, przez długie lata Państwo służyli. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z nazwiska, z imienia, zarówno tych, którzy nas życzliwie wspierali, lub też tych, którzy nas życzliwie krytykowali. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział. Pracownikom życzę i pracownikom Urzędu bardzo dziękuję za ten wysiłek, który dokonali podczas przygotowania tego dzisiejszego spotkania, tych wszystkich inwestycji, bo naprawdę na tak małą gminę tyle inwestycji to jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że ten trud się nam opłaci, że będziecie Państwo zadowoleni, a jeżeli będziecie Państwo zadowoleni, to również my też będziemy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, nadszedł czas na uroczyste przecięcie wstęgi. Dobra. Zabranie głosu proszę marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Szanowny panie burmistrzu, panie starosto, panowie burmistrzowie, panowie wójtowie, przede wszystkim przewielebny i czcigodny księże proboszcze, proboszczu, szanowni państwo, drodzy goście. Przyjechałem dzisiaj tu i teraz, aby państwu się pokłonić i żeby Państwa pozdrowić. Pan burmistrz powiedział również o tym, że w zasadzie taki wniosek można by wyciągnąć, że po części przyjechałem do siebie, ponieważ samorząd wojewódzki rzeczywiście bardzo finansowo te wszystkie inwestycje wspiera. Ale z drugiej strony, jeżeli odeszliśmy od podejścia polaryzacyjno-dyfuzyjnego w polityce regionalnej na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju, to jest to uzasadnione, że bardzo mocno wspieramy tak zwane miasta wiodące zlokalizowane poza metropolią. Małopolska pięknieje, szczególnie właśnie w takich miejscach jak Muszyna, ze względu na to, że Muszyna ma bardzo sprawnego gospodarza. Każde zainwestowane tutaj pieniądze zamieniają się nagle w bardzo atrakcyjne miejsca. I to widać nie tylko tutaj na rynku, ale w wielu różnych innych zakątkach Muszyny, łącznie z tym remontowanym, w tej chwili odnawianym kościołem przez czcigodnego księża proboszcza. Powiem tak, że serce się raduje, kiedy widzi się to zamienianie wspierania finansowego na piękniejące coraz bardziej miasta wiodące w naszym województwie. Cieszy też fakt, że tak mi się wydaje, że dostrzegam pana marszałka Leszka Zegzdę na rynku muszyńskim. Uczciwie trzeba powiedzieć z ręką na sercu, że pan marszałek też zaczynał ten proces, a my ten proces kontynuujemy. Ja zawsze się do tego przyznaję. To, co było dobre, kontynuujemy, ale to, co było złe, nie. Myślę, że nasi następcy też będą w ten sam sposób do tych wszystkich kwestii podchodzić.
Tak czy inaczej, szanowni państwo, pragnę w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za ten okres współpracy i realizacji bardzo dużych przedsięwzięć i często bardzo skomplikowanych. Zrealizować to jedno, później rozliczyć projekty, to z kolei druga sztuka. My akurat w współpracy z miastem Muszyną tego rodzaju problemów nigdy nie mieliśmy i za to w imieniu Zarządu Województwa bardzo serdecznie panie burmistrzu dziękuję. Natomiast państwu nisko się kłaniam i życzę miłego jarmarcznego bawienia się. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu pana starosty powiatu nowosądeckiego, Marka Kwiatkowskiego. Przede wszystkim dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony na tak piękną uroczystość, bo ta uroczystość jest naprawdę piękna. Widzimy rynek, nowy rynek, piękny rynek i cieszę się, że nasze miasta i gminy w powiecie nowosądeckim pięknieją. Dlatego też zdajemy sobie sprawę jako Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, jako radni Powiatu Nowosądeckiego, którzy tutaj uczestniczą, że naszą rolą jest poprawa infrastruktury drogowej, która spowoduje, że Sądecczyzna, cała Sądecczyzna będzie korzystała z tych priorytetów turystycznych, które posiada. To nie jest bez znaczenia, proszę państwa, bo turystyka w skali kraju przysparza nam ponad 6% produktu krajowego brutto. Natomiast dla Nowosądecczyzny ten procent jest o wiele, wiele wyższy. Dlatego musimy dbać o to, aby te walory turystyczne podkreślać. I tak też czynimy. W tamtym roku zrobiliśmy taką ogromną promocję Sądecczyzny w skali kraju. Była to uznana promocja za jedną z najlepszych w Polsce i z tego się cieszymy, bo zależy nam na tym, aby Sądecczyzna żyła takim prawdziwym życiem, czerpała korzyści z tego, że ma te atrakcje turystyczne. Panie burmistrzu, ja gratuluję oczywiście. My wszyscy tutaj wspólnie współpracujemy i cieszę się, że możemy współpracować z panem marszałkiem, z panem burmistrzem, z paniami, wójtami. I z panią wójt, bo mamy jedną panią wójt i cieszę się, że możemy robić coś dla Sądecczyzny. Dlatego serce raduje, cieszy i myślę, że Muszyna przez takie inwestycje będzie coraz bogatsza, a mieszkańcom na pewno, ja nie mówię tu tym sloganem starym z dawnych lat, będzie się żyło lepiej. I o to przecież chodzi, żebyśmy się cieszyli z życia i żyli na coraz to wyższym poziomie. Dziękuję bardzo, a chciałem jeszcze panu burmistrzowi na pamiątkę wręczyć taki piękny obraz naszego malarza sądeckiego oczywiście, bo my promujemy cały czas Sądecczyznę, Jagielskiego i pogratulować i życzyć wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Pan marszałek poprosił jeszcze o chwilę dla siebie, więc na pewno jest jakaś ważna informacja. Oddajemy głos, panie marszałku. Szanowni państwo, przepraszam bardzo, ale zostałem trochę sprowokowany przez pana starostę, żeby nie wyszło na to, że pan starosta przyjechał i wręczył jakiś podarek panu burmistrzowi, tak od razu staram się nadrobić zaległości w tym zakresie. Otóż, szanowni państwo, ja osobiście przyjąłem taki zwyczaj, że zawsze, kiedy wyjeżdżamy na otwarcie jakiejś instytucji użyteczności publicznej, wręczam włodarzowi danej gminy zarówno flagę województwa, znaczki województwa, ale również herb województwa, po to, żeby w godnym miejscu był umieszczony i żeby wszystkim przypominał, że wspólnie tworzymy małopolską wspólnotę. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Ale żeby nie zapomnieć o samym panu burmistrzu, to i dla przypomnienia, że jednak wszyscy zamieszkujemy jeszcze większą wspólnotę, czyli
naszą Polskę, więc ofiaruję mu do gabinetu już tym razem godło naszego państwa i oczywiście prezent, który trzeba się przyznać, tego samego malarza, którego wręczył pan starosta, bo ja też promuję ziemię sądecką. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Szanowni państwo, za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie pamiątkowych medalionów zasłużonych dla Muszyny. Antoniego Jurczaka, burmistrza Muszyny w latach 1912-1938 oraz doktora Seweryna Mściwujewskiego, lekarza miejskiego i uzdrowiskowego w latach 1912-1944. To właśnie w tym czasie i z ich inicjatywy Muszyna stała się uzdrowiskiem, a miasto rozwijało się wielokierunkowo, o czym pamiętają mieszkańcy uzdrowiska i pragną uhonorować zasłużonych, a pamięć tę podtrzymywać dla przyszłych pokoleń. O odsłonięcie medalionów proszę Bożenę Mściwujewską-Kruk, wnuczkę doktora Seweryna Mściwujewskiego, redaktor naczelną Almanachu Muszyny oraz Adama Mazura, prezesa Towarzystwa Ziemi Muszyńskiej, wnioskodawcę uhonorowania zasłużonych. Władze miasta upamiętniły na ścianie Nowego Ratusza współtwórców Muszyńskiego Uzdrowiska, burmistrza Antoniego Jurczaka i doktora Seweryna Mściwujewskiego, mojego dziadka, który urodził się na Kresach, studiował w Krakowie, ale Muszynę obdarzył miłością szczerą i wierną do ostatnich lat swojego życia. Niestety nie było mi dane poznać dziadka, ponieważ zmarł kilka lat przed moim urodzeniem. Pozostały dokumenty, pozostały zdjęcia, opowieści babci Wandy, żony dziadka oraz szczere wspomnienia ludzi, którym służył przez całe swoje życie. Z tych wszystkich osobistych przekazów pojawia się postać człowieka dobrego, lekarza o złotym sercu, miłośnika zwierząt, społecznika, patrioty. Niestety nie jestem medykiem, ani nikt z mojej najbliższej rodziny, więc nie mogliśmy kontynuować balneologicznego dzieła dziadek. Balneologicznego dzieła mojego dziadka. Dlatego wspólnie z moim mężem podjęliśmy pracę na rzecz Muszyny poprzez 30-letnie wydawanie Almanachu Muszyny, w którym pojawiło się około 1000 tekstów o Muszynie, a także poprzez prowadzenie funduszu stypendialnego, który objął blisko 400 stypendiów i inne inicjatywy społeczne, zawsze wspierane przez władze miasta. Mamy nadzieję, że uda nam się cokolwiek jeszcze dla miasta zrobić. Dbamy też o dom dziadka, jego oczko w głowie, który został nazwany imieniem jego żony Wandy. I w dalszym ciągu liczymy na to, że może kiedyś, za ileś tam lat, to dzieło, tę pracę podejmie nasz 9-letni w tej chwili wnuk, który urodził się 8 stycznia, dokładnie w 132 rocznicę przyjścia na świat jego prapradziadka Seweryna. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękujemy pani Bożenie. Zapraszam pana Adama Mazura i proszę o zabranie głosu. Panie marszałku, panie starosto, panie burmistrzu, przewielebny księże proboszczu. W imieniu własnym i mieszkańców serdecznie dziękuję władzy samorządowej za ufundowanie i wmurowanie tablic pamiątkowych, a szczególnie panu burmistrzowi, doktorowi Janowi Kolbie. Burmistrz Antoni Jurczak w trudnych czasach podejmował odważne decyzje odnośnie uzdrowiska i konsekwentnie je realizował.
był współtwórcą przekształceń miasta w uzdrowisko. Oprócz odsłoniętych tablic na terenie miasta znajduje się park zdrojowy Baszta imieniem Antoniego Jurczaka. Antoni Jurczak dlatego zasługuje na pamięć przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drodzy Państwo, przyszedł czas na poświęcenie nowego ratusza Muszyńskiego. Proszę księdza prałata Pawła Stabacha, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Muszynie, o poświęcenie obiektu. Czcigodny księże prałacie, bardzo prosimy o poświęcenie nowego ratusza. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazarejski, dla nas ukrzyżowany, Synu Boga Żywego, pochyl się ze swoją miłością nad tym muszyńskim ratuszem. Strzeż jego gospodarzy, pracowników, petentów i gości. Niech Twoje boskie błogosławieństwo towarzyszy im zawsze. Niech Duch Święty oświeca ich myśli i serca i niech moc Jego działa przez nich. Wszystko, co w nim się znajduje, tych, którzy do niego będą wchodzić i z niego wychodzić, niech strzeże i od złego osłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej. Niech święte imię Jezusa z 10 chórami aniołów będzie obecne w tym domu pożytku publicznego, darząc go swoim pokojem. Niech go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maria Panna. Niech go ubogaca święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech go strzeże święty Michał Archanioł. Niech święci apostołowie będą szafarzami jego dostatków. Niech utwierdzają i umacniają go święci ewangeliści. Niech krzyż Chrystusa będzie dachem tego domu. Niech trzy gwoździe Chrystusa będą jego zaporą. Niech korona Chrystusa będzie jego tarczą. Niech najświętsza rana jego boskiego serca będzie schronieniem dla wszystkich tu przebywających. Jezu, Maryjo, Józefie święty i wszyscy nasi patronowie, święci aniołowie, stróżowie, wybłagajcie u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od pandemii, piorunów, ognia, gradu, głodu, powodzi, złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji, długów i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy i ciału. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Niech ten dom pożytku publicznego, nowy muszyński ratusz i nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Twemu czcie.